Bronię Janusza Walusza na pikiecie domagającej się jego uwolnienia i jak najszybszego powrotu do kraju. Bardzo bym prosił o przestrzeganie polskiego prawa, o nieodpalanie środków pirotechnicznych oraz o zachowanie spokoju i porządku, niereagowanie również na prowokatorów, którzy też tutaj w pobliżu nas się zgromadzili. Proszę Państwa, ogłaszam nasze zgromadzenie za rozpoczęte. Od 24 lat w Republice Południowej Afryki uwięziony jest nasz rodak Janusz Waluś. Emigrant, który wyjechał do RPA za chlebem, emigrant, który również zaangażował się w życie społeczno-polityczne Republiki Południowej Afryki. Przeszedł do historii jako ten, który 10 kwietnia 1993 roku zastrzelił szefa Komunistycznej Partii Południowej Afryki Haniego. Na początku skazany 15 października 1993 roku na karę śmierci, później ta kara została zamieniona na karę dożywotniego więzienia. System prawny w RPA jest taki, że wszyscy, którzy zostali skazani na karę śmierci, którą zamieniono na karę dożywotniego więzienia, po 20 latach najczęściej są wypuszczani na wolność i praktycznie z tego, co nam wiadomo, już tylko Janusz Waluś po odsiedzeniu już ponad 24 lat przebywa w więzieniu. Czyli jak gdyby jest niestandardowo, nierówno traktowany. Za dużo cięższe zbrodnie, za zwyrodniałe morderstwa wielokrotne. Ludzie, którzy byli skazani w RPA, już wyszli na wolność. Janusz Waluś, który dokonał swojego czynu z powodów tylko i wyłącznie politycznych, nie był kryminalnym mordercą, nadal przebywa w więzieniu. W więzieniu próbowano dokonać kilku zamachów na jego życie. W więzieniu ma nieodpowiednie warunki, nieodpowiednie wyżywienie, nieodpowiednią opiekę zdrowotną. Ponadto od wielu lat starał się zrezygnować z obywatelstwa Republiki Południowej Afryki. Przez kilka lat mu to odmawiano. Mniej więcej rok temu władze RPA zgodziły się na to, że przestał być obywatelem RPA, jest w tej chwili tylko obywatelem Polski. Proszę Państwa, z
Spotykamy się tutaj, bo chcemy wyrazić solidarność z naszym rodakiem. I dlatego krzyknijmy: solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Wolność, wolność dla Walusia! Wolność, wolność dla Walusia! Szanowny panie ambasadorze, składamy na pana ręce petycję skierowaną do władz Republiki Południowej Afryki, a dotyczącą sytuacji obywatela polskiego przebywającego w pańskim kraju. Sprawa Janusza Walusia zapewne jest panu znana. Obywatel Polski od 24 lat odbywa w RPA karę pozbawienia wolności w związku z zamachem na Chrisa Haniego, lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Chcemy zapytać, dlaczego pomimo uzyskania w marcu ubiegłego roku warunkowego przedterminowego zwolnienia nasz rodak nadal pozostaje w więzieniu. Wiemy, że jest to wynik wykorzystania przez rząd Republiki Południowej Afryki możliwości apelowania do wyroków sądu. Pytamy jednak, dlaczego władze RPA korzystają ze swoich prerogatyw w przypadku Janusza Walusia, a nie oponują, kiedy po najwyżej kilkunastu latach na wolność wychodzą wielokrotni sprawcy zabójstw, często dokonywanych bestialsko na kobietach i dzieciach. Znane nam jest stanowisko wdowy po Chrisie Hanim, która niestrudzenie walczy o zatrzymanie Janusza Walusia w więzieniu. Jest ono traktowane jako argument, że Janusz Waluś nie pojednał się z rodziną ofiar. Pragniemy zauważyć, że Polak dołożył do tego wszystkich starań. Wysłał przeprosiny, na które nie otrzymał odpowiedzi. Nie dowodzi to jednak fiaska jego wysiłków. Jedna z córek Chrisa Haniego kilkakrotnie odwiedziła Janusza Walusia w więzieniu, a rezultat tych wizyt jest widoczny w wydanej przez nią książce, w której przedstawiła Janusza Walusia w dobrym świetle. Zwracamy uwagę na fakt, że Janusz Waluś nie jest już obywatelem Republiki Południowej Afryki, a wyłącznie obywatelem polskim. W związku z tym dalsze jego przetrzymywanie w Republice Południowej Afryki, w więzieniu czy też poza nim, nie ma żadnych podstaw. Dlatego właśnie domagamy się od ministra sprawiedliwości RPA, pana Michaela Masuty, któremu sąd oddał decyzję w tej sprawie, sprawiedliwego potraktowania naszego rodaka i umożliwienia mu powrotu do kraju. Z poważaniem, i tutaj następują podpisy, petycję między innymi podpisał senator Rzeczpospolitej Polskiej Jan Żaryn, profesor Jerzy Robert Nowak, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz, Tomasz Szczepański ze Stowarzyszenia Niklot, Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, Maciej Ptaku Ptasznik, Paweł Karat-Michalik, a także Artur Zawisza z Ruchu Narodowego. Odpowiedzmy im tym, co odpowiedzieli narodowi powstańcy w Hiszpanii, wszelkiej maści komunistom i lewicowcom, którzy walczyli z nimi w czasie wojny domowej w Hiszpanii. No pasaran! Krzyczeli komuniści! Non pasaran! A jednak my przeszliśmy! No pasaran! Krzyczeli komuniści! No pasaran! A jednak my przeszliśmy! No pasaran! Krzyczeli komuniści! No pasaran! A jednak my przeszliśmy! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Jest wśród nas jedyna córka Janusza Walusia, Ewa Waluś, którą serdecznie witam i którą proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, dziękuję bardzo.
Przede wszystkim, szanowni państwo, w imieniu taty, swoim, całej naszej rodziny, bardzo państwu dziękujemy za przybycie. Jesteśmy wzruszeni frekwencją, poparciem dla sprawy taty i mam nadzieję, że właśnie dzięki państwa pomocy, właśnie dzięki takim działaniom jak dzisiaj, przyjdzie dzień, w którym sprowadzimy go do kraju. Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję. Zagadnień. Przede wszystkim pamiętajmy, kim był zabity Chrys Hani. Był przywódcą partii komunistycznej wtedy, kiedy komunizm zaczynał się już przekształcać, ale przecież nie rezygnował ze swojej zbrodniczej istoty, nie rezygnował z planu podporządkowania sobie świata, tylko przybrał inną formę, inną postać. To, co mamy teraz w cywilizacji zachodniej, jest także efektem wpływów komunistycznych, wpływów partistowskich. Może nie w gospodarce, ale w kulturze na przykład. Sam Hani był zwolennikiem krwawej rozprawy z białymi, która nie tylko spowodowałaby masę ofiar, ale też zdestabilizowałaby RPA i doprowadziła je do upadku szybszego niż ten jest i który to upadek odbyłby się przecież rykoszetem nie wyłącznie na białej ludności, odbyłby się rykoszetem na całej ludności RPA, na białych, czarnych, koloredach, hindusach, którzy tam żyją i wszystkich, którzy tam żyją. Jego śmierć być może uratowała ten kraj przed masakrą. I to powinniśmy bardzo, bardzo pamiętać. Druga rzecz, to pamiętajmy też, że Hani był nie wyłącznie zwolennikiem obłąkańczej ideologii i zbrodniarzem odpowiedzialnym za wiele zamachów terrorystycznych, także na cywilach, w tym także na czarnych cywilach. Ale Hani był także agentem Moskwy. Moskwy, która nie zrezygnowała przecież ze swojej imperialistycznej polityki, a jeśli na krótko zrezygnowała po rozpadzie Sowietów, to tylko dlatego, że nie mogła dalej tej imperialistycznej polityki prowadzić. RPA jest krajem, w którym jest prawie cała tablica Mendelejewa w ziemi. Niewiele jest takich miejsc na świecie. Zawładnięcie tym miejscem przez agenta Moskwy, człowieka szkolonego w Moskwie, na moskiewskim uniwersytecie, tak zwanym Uniwersytecie Lumumby, który szkolił kadry szpiegowskie dla Trzeciego Świata, zawładnięcie przez moskiewskiego agenta tym krajem byłoby tragedią nie tylko dla mieszkańców RPA, byłoby tragedią dla cywilizacji zachodniej, w tym także przecież dla nas, tak bardzo dotkniętych i komunizmem, i moskiewskim imperializmem. O tym wszystkim powinniśmy pamiętać, mówiąc o Januszu Walusiu, który dla mnie osobiście pozostanie zawsze bohaterem walki z komunizmem. Słowa Januszowi Walusiowi! Prosiłbym o zabranie głosu przedstawiciela Ruchu Narodowego Artura Zawiszę. Drodzy uczestnicy manifestacji na rzecz wolności dla Janusza Walusia. W pierwszym rzędzie dziękuję organizatorom, którzy nas tu zebrali, Rafałowi i Tomaszowi, dzięki którym my, patrioci i antykomuniści, jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby domagać się sprawiedliwości i wolności dla polskiego bohatera, jakim niewątpliwie jest Janusz Waluś. Bardzo trafnie określamy Janusza Walusia jako ostatniego żołnierza wyklętego. Jestem tutaj dzisiaj także dlatego, że podobnego określenia użyłem przed ponad 2 laty, kiedy w wypowiedzi dla Dziennika Polska pytany, kim jest dla pana Janusz Waluś, odpowiedziałem: następcą żołnierzy wyklętych, człowiekiem, który nie na rozkaz państwa, ale w poczuciu obowiązku walczył z międzynarodowym komunizmem. Dlatego w szczególności domagamy się od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, aby opowiedziało się za naszym obywatelem, za obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. W tym gmachu urzędował minister, który ponoć także z bronią w ręku walczył z komunistami. W tym gmachu urzęduje minister, który wywodzi się z nurtu antykomunistycznego. Niech oni wszyscy udowodnią w praktyce swój antykomunizm. Niech wystąpią jako państwo polskie na rzecz naszego rodaka i współobywatela Janusza Walusia. Niech Rzeczpospolita Polska opowie się za swoim obywatelem. Niech zażąda sprawiedliwości, jak czytamy na tym transparencie, i niech
wywalczy wolność dla Janusza Walusia. Deportacja dla Walusia! Deportacja dla Walusia! Deportacja dla Walusia! Deportacja dla Walusia! Wielokrotnie dopomagał w upamiętnieniu Janusza Walusia i starał się między innymi poprzez apelowanie o wysyłanie kartek do niego o to, żeby wiedział, że w Polsce pamiętamy o nim. Dzień dobry, przyjaciele, znajomi, koledzy, pani Ewo, bardzo się cieszę, że mogłem panią poznać. Nie da się inaczej o panu Januszu Walusiu myśleć jak o bohaterze. Dla każdego, dla kogo Rafał Ganganowicz był bohaterem, dla każdego, dla kogo bohaterem był Hieronim Dekutowski Zapora, każdy walczący z komunizmem jest bohaterem, bo komunizm był systemem nieludzkim. Janusz Waluś w moim sercu, a szczególnie w sercu pani Ewy, jest bardzo ważną postacią i coś w panu Januszu się zmieniło niedawno. Do tej pory zazwyczaj prawnicy tak robią, że doradzają, żeby spokojnie, ostrożnie, nie nagłaśniać. Słuchajcie, zmieniło się. Od teraz pełną parą przypominamy na każdym kroku, jak tu wszyscy jesteście. Każdy w swoim okręgu ma jakiegoś posła, na którego zagłosował. Iść, przypomnieć, złożyć petycję, zebrać 10 podpisów i przypominać się. I naciskać, i dzwonić, i cały czas walczyć. Bez tego możemy ponieść fiasko, a my chcemy przywitać pana Janusza na lotnisku okrzykami cześć i chwała bohaterom. Takie jest moje osobiste marzenie. Chciałbym was bardzo prosić, żebyście potraktowali to poważnie, bo wielokrotnie profesor Marek Chodakiewicz mówił o elitach działania, a nie o elitach trwania. My musimy działać i musimy być skuteczni. I słuchajcie, ja mam wielką nadzieję w sercu i powołuję się tutaj na słowa prezydenta Andrzeja Dudy z 19 września 2016 roku, kiedy wypowiadał się co prawda w sprawie uchodźców, ale powiedział: każdy ma prawo żyć we własnym kraju. Tak jest, panie prezydencie, będziemy się od pana domagać interwencji właśnie w tej sprawie. Chciałem serdecznie wszystkim podziękować za to, że mieliście czas, siłę i ochotę przyjść tutaj kolejny raz przypomnieć się w tej ważnej sprawie. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Uwięzienie Janusza Walusia wyzwoliło też wiele pozytywnych emocji. Wiele osób wyraża swoją solidarność z naszym rodakiem przebywającym w więzieniu. Wiele osób, zwłaszcza kibiców, zwłaszcza przedstawicieli środowisk patriotycznych, narodowych, wspiera Janusza Walusia nie tylko swoją pamięcią, nie tylko dobrym słowem, również finansowo. Również wspieramy go swoją modlitwą oraz tym, że regularnie do władz polskich i do władz południowej Afryki kierujemy petycje. Niestety na razie bezskutecznie, ale miejmy nadzieję, że ten dzień, kiedy okażą się one skuteczne, kiedy Janusz Waluś wyjdzie na wolność, jest już bliski. O to walczymy. Bardzo proszę o zabranie głosu kolejnego przedstawiciela patriotycznej sceny muzycznej, Pawła Karata Michalika. Witam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże. Jestem Polakiem, katolikiem, dlatego tutaj też na pewno takie słowa padną.
I co chcę powiedzieć, jestem też oczywiście kibicem Legii Warszawa i tutaj widzę bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże zaangażowanie kibiców Legii właśnie w uwolnienie Janusza Walusia. Dlatego wielkie brawa tutaj dla kibiców Legii Warszawa wszystkich. I apeluję, by w dalszym ciągu wspierać Janusza Walusia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest tutaj jeszcze jeden przedstawiciel rodziny pana Janusza Walusia. Jest jego brat stryjeczny, pan Piotr Lenartowicz, którego bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy znali i nie znali Kubę, bo tak nazywaliśmy go rodzinie, czyli Janusza Walusia. Ja tylko krótko powiem, bez głośnych haseł, kim był naprawdę dla nas. To był rzeczywiście bohaterski i niezłomny chłopak, który nie bał się stanąć w obronie kogoś krzywdzonego przeciwko 10 chuliganom, być pobity i zawsze stawać po stronie słusznej sprawy. Paradoks historii jest taki, że właśnie stanął po stronie słusznej, a w tej chwili jest traktowany jako terrorysta. A przecież to on chciał się przeciwstawić terroryzmowi, który zaczynał się właśnie wtedy. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, że był normalnym, bardzo uczciwym człowiekiem i los się potoczył tak właśnie. Nieszczęśliwie. Dziękuję jeszcze raz, że jesteście tutaj dla niego. Liczę na to, że wyjdzie. Dziękuję bardzo panu Piotrowi. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela obozu narodowo-radykalnego, kolegę Piotra Włodkowskiego. Drogie koleżanki, drogi koledzy, drodzy koledzy, spotkaliśmy się tutaj kolejny już raz przed budynkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by upomnieć się o stanowczą interwencję tego urzędu w sprawie pana Janusza Walusia. Pora, aby do głosów solidarności z Januszem Walusiem, które są wysyłane z Polski przez kibiców, nacjonalistów, dołączył głośny i silny głos państwa polskiego, upominający się o wolność dla bohatera, którym dla nas jest Janusz Waluś. Nie można tutaj kłaść losu Polaka, poświęcając go na stosie politycznej poprawności. Precz z komunizmem, precz z polityczną poprawnością. Czołem Wielkiej Polsce. Bardziej. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że dzięki naciskom społecznym, między innymi dzięki naszemu dzisiejszemu zgromadzeniu, Janusz Waluś wróci do Polski. Miejmy nadzieję, że dzięki naszej obecności tutaj Janusz Waluś wyjdzie z więzienia. I miejmy nadzieję, że te protesty w tej sprawie, które są coraz liczniejsze, które budzą coraz większe społeczne zainteresowanie, dalej będą się rozwijały i że wspólnymi siłami uda nam się doprowadzić do tego, że nasz rodak wróci do Polski, że nasz rodak będzie na wolności, że nasz rodak, miejmy nadzieję również, że przez marginalizację tamtego szkodliwego środowiska od tego dojdzie, nie będzie przez takich wyrzutków, jak stoją za kordonem policji, więcej szkalowany. Tego nam wszystkim życzę. Straszna kara. Nie bierze się pod uwagę, że są różne okoliczności i jedna zbrodnia ma różny sens, różne znaczenie. Całkowicie jest przetrzymywany polski obywatel przez rząd południowoafrykański. Apeluję tutaj, apeluję w imieniu naszej społeczności, która jest, można powiedzieć, skupia ludzi z całego świata, Polonie, z całego świata tutaj napływają wyrazy solidarności dla Janusza Walusia, dla rodziny. Proszę Państwa, apeluję do Witolda Waszczykowskiego, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
żeby stawił się za Polakiem. Nie może być tak, że nasi rodacy, którzy mają kłopoty gdzieś za granicą, są w imię poprawności politycznej zostawiani na pastwę losu. Dlatego, tak jak mówię, nie będę przedłużał. Janusz Waluś zapisał się w historii jako bohater i takiego właśnie bohatera będziemy, mam nadzieję, witać już niedługo w Warszawie na lotnisku. Jeszcze raz zabiorę głos, a zrobię to dlatego, że jestem wzruszona tym wszystkim, co tutaj usłyszałem i proszę mi wierzyć, że wielu z Państwa mówiło o aspektach tej sprawy, które nawet mnie nie przyszły do głowy.